Kobieta co do zasady powinna zajmować się domem. Mężczyzna co do zasady powinien pracować. Bardzo często niestety taki tradycyjny wzorzec rodziny postrzega się jako taki uroczy obrazek, który chce się odwzorowywać z jakichś prywatnych pobudek. Czy posłanie dziecka do szkoły publicznej to jest dobry pomysł w dzisiejszych czasach? Zwłaszcza, że nawet szkoły katolickie, też prywatne, no nie są szkołami katolickimi w praktyce. Ileś tam płci, że sobie można ją wybrać, to jest wtedy neutralnie, jak się tak naucza. Ten, kto tak mówi, to jest tak naprawdę zbrodniarzem. W swoich kazaniach ksiądz Skarga pisał, że mamy się miłować społecznie. I kobiety właśnie bardzo często na różnych jakichś tam mediach społecznościowych mówią o tym, jak kobieta może być szczęśliwa, jak bardzo może pomagać pięknie mężowi. To po prostu narracja jest tak emocjonalna, że ona nie ma szans przebić się do tego, co jest najistotniejsze w tej sprawie. Realizacja siebie nie jest nigdy celem samym w sobie. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. A ja jestem Natalia. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o ruchu Tradwave, tak zwanym... Tradwave. Powiemy, co o tym myślimy. Śmieszne, śmieszne. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o ruchu Tradwave. Powiemy, co my o tym myślimy, ale zanim przejdziemy do samego tematu odcinka, na starcie zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami. Jak klikniecie w dzwoneczek, to oczywiście dostaniecie powiadomienie o każdym filmie i wtedy nie przegapicie po prostu kolejnych filmów, tak o to w tym chodzi. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy też na naszego Facebooka i na nasze Instagramy, które w tym momencie gdzieś tam nad nami się pewnie wyświetlają, ich nazwy. I jeżeli chcecie, to możecie nas też wesprzeć na Patronite. Tam macie wszystkie progi opisane. Dokładnie jak wejdziecie sobie na naszego Patronite'a. Link do wszystkiego znajdziecie w opisie. I to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten krótki wstęp. A tak jak mówiłem, tematem dzisiejszego odcinka będzie ruch Tradwave i co my o tym myślimy, tak? No to tak startując sobie od początku. Generalnie ten ruch Tradwave to jest ruch, który jest wzorowany na ruchu, powiedzmy, takiej propagandy amerykańskiej z lat 50., gdzie mamy takie słynne obrazki amerykańskie, takie propagandowe, gdzie przedstawia się kobietę pracującą w kuchni, zadowoloną, taką umalowaną, ładnie ubraną. Ja korzystałam z niektórych z tych rysunków w moim filmiku o posłuszeństwie żony. Tam kobiety często właśnie są w takich tradycyjnych spódniczkach, sukieneczkach, za kolano, wiadomo. Kobieta właśnie często jest z dziećmi na tych rysunkach. A mąż gdzieś tam w garniturku siedzi sobie przy stole i na przykład je obiad po pracy. Czyta gazetę. No, coś takiego. I często jest tak właśnie, że kobieta jest pokazana jako pracująca w kuchni, mężczyzna jako... pracujący na zewnątrz. Tak, i wracający do domu, żeby odpocząć, a wtedy żona mu, powiedzmy tak, w cudzysłowie usługuje. Tak, wracając do domu. Generalnie ten ruch Tradwife, tak jak zaznaczyliśmy, to jest ruch, który się wywodzi z jakiejś tam propagandy amerykańskiej. Czy podział ról tradycyjny w rodzinie jest zły? Może od tego zacznijmy. Oczywiście jest dobry. Jest słuszny. Kobieta co do zasady powinna zajmować się domem. Mężczyzna co do zasady powinien pracować. Tak. I to jest też apel do wszystkich. Nie próbujcie sobie zmieniać tych ról. Kobieta powinna zajmować się domem co do zasady. Mężczyzna powinien pracować co do zasady. I tak samo jest, idąc dalej, kobieta będzie więcej czasu spędzała z dziećmi, co jest logiczne, więc w efekcie kobieta też ma większą odpowiedzialność w wychowaniu dzieci. Oczywiście może warto zaznaczyć tutaj, że nie jest tak, że mąż na przykład nie może w ogóle dotknąć się rzeczy w kuchni, ani kobieta nie może czasami coś dorobić na przykład w jakichś tam drobnych rzeczach, jeśli jest taka potrzeba, bo czasami niektórzy traktują to w sposób dogmatyczny, że tylko tutaj kobieta, a tylko tutaj mężczyzna. Nie o to chodzi. Głównym celem takiego podziału ról jest prawidłowe funkcjonowanie całej rodziny i prawidłowe wychowanie dzieci. No tak, bo dużo osób mam wrażenie, że traktuje to jako taki dogmat na zasadzie, no na przykład mężczyzna będzie sam w domu, będzie brudno w kuchni, bo tam kobieta, nie wiem, miała dużo pracy przy dzieciach na przykład, załóżmy przykładowo, przez kilka dni. No i mężczyzna będzie ordynarnie siedział i specjalnie tego nie posprząta, bo stwierdzi, że to nie jest jego zajęcie, bo on dogmatycznie się nie może tym zajmować. Wiadomo, że się zdarzą przypadki, gdzie czasami trzeba będzie się wyręczyć z tych dwóch rzeczy. Zwłaszcza, że są takie czasy też, że ciężko jest z jednej pracy utrzymać jedną osobę, więc z drugiej strony kobieta też czasami jakąś pewnie czynność zarobkową w dzisiejszych czasach wykonać musi. Dokładnie. To nie jest tak, że musimy za wszelką cenę po prostu rozdzielać szaty, żeby tylko zachować te zasady. Najważniejsze jest to, żeby do nich dążyć, tak? Tak. Bo one są jakby takim ideałem, który wiadomo, że w kapitalizmie jest ciężki do spełnienia. Zwłaszcza w takim kapitalizmie z dużym zabarwieniem feministycznym, gdzie promuje się pracę kobiet i tak naprawdę te zarobki są też rozwarstwione na kobiety i mężczyzn. No i tak naprawdę wszystko wokół po prostu dąży do tego, żeby kobiety jak najczęściej właśnie nie siedziały w domu, tylko wychodziły gdzieś i były aktywne, tak? Na różnych polach. Mhm.
A chodzi o to, że właśnie siedzenie w domu to nie jest po to, żeby siedzieć w domu, tylko przede wszystkim ma to wszystko na względzie dobro dzieci tak naprawdę, bo to jest najważniejsze generalnie w rodzinie i w małżeństwie, no. Tak? W małżeństwie do tego dąży, żeby mieć dzieci i je wychowywać. No i idąc dalej, tak naprawdę jak już mamy te dzieci, jest w Polsce na przykład obowiązek edukacji, ale czy posłanie dziecka do szkoły publicznej to jest dobry pomysł w dzisiejszych czasach, gdzie ta szkoła publiczna ma drastycznie niski poziom, gdzie nauczyciele potrafią mieć, nie wiem, lewackie wartości, promować jakieś LGBT i inne rzeczy. Gdzie tak naprawdę nie jest w stanie wykształcić solidnego kręgosłupa moralnego u dzieci. A, to dzieci zabiera się w bardzo młodym wieku i coraz młodszym tak naprawdę, bo tak patrząc na w sumie współczesny ideał powiedzmy wychowania w rodzinie i ideał rodziny polega na tym, że i kobieta i mężczyzna pracują. Mówię o ideale takim kreowanym przez liberalne media i przez liberalny świat ogólny, czyli w sumie przez wszystkich praktycznie dzisiaj w przestrzeni publicznej. To ideałem takiej rodziny współczesnej, takiej liberalnej, zachodniej, jest to, że oboje rodzice pracują i na przykład no, matka jest rok na tym urlopie wychowawczym, ale co, dziecko ma rok i co, i kończy się wychowanie matki? No tak matki. Mniej więcej w wieku 3 lat, później już posyłamy do tych różnych, nie wiem, żłobek, przedszkole. Tak. I w sumie rodzice umywają ręce, tam w przedszkolu powinno się wychować dziecko i tak dalej. To jest tragedia, to od razu powiem. I to każdy katolik świadomy tego, co się dzieje w współczesnym świecie, powinien dążyć do tego, żeby tego nie było. Dlatego my też mamy plan, już tak troszkę wybiegając poza temat, mamy plan oczywiście, żeby wychować dzieci w edukacji domowej, co jest dosyć oczywiste, bo to jest w dzisiejszych czasach tak naprawdę jedyna możliwość, żeby te dzieci wychowały się na odpowiednim kręgosłupie moralnym, a bez tego, że rodzice są w domu, czy przynajmniej jeden z rodziców w domu, no to jest raczej niemożliwe. Niewykonalne, tak. Zwłaszcza, że nawet szkoły katolickie, też prywatne, no nie są szkołami katolickimi w praktyce. Tak, no, to szkoła prawdziwie katolicką to jest naprawdę, naprawdę ciężko. A nawet jeżeli jest szkoła, która jest, powiedzmy, bliska temu katolickiego ideału, to zazwyczaj jest tak droga, no, tak, że przeciętnej osoby na to nie stać, tak? Mhm. Znaczy nie mówię, że edukacja domowa jest tania, bo tam też nie jest to aż tak łatwe. Natomiast w praktyce tutaj jest dużo więcej jakby wymagane od rodziców, a jak chodzi o ich zaangażowanie, jak chodzi o ich pracę względem dzieci, a posyłając go do szkoły prywatnej, no to wiadomo, zrzucamy ten ciężar z siebie, ale płacimy znacznie więcej. Tak. Ja może jeszcze tutaj dodam, że jest na Instagramie bardzo dużo kobiet, które dzielą się swoimi doświadczeniami na temat właśnie edukacji domowej, które mają... To są rodziny wielodzietne bardzo często, które mają dzieci na edukacji domowej i radzą sobie z tym bardzo dobrze. Dzielą się jakimiś tam swoimi doświadczeniami, poradami i pokazują, że da się żyć normalnie, godnie i da się generalnie wychowywać dzieci na edukacji domowej. I polecam generalnie taki Instagram. No tak, tak. Także tutaj w Polsce jakby ten ruch na rzecz edukacji domowej jest coraz bardziej popularny, a pamiętajmy, że edukacja domowa jest takim w aktualnych czasach przynajmniej najbardziej naturalnym odpowiednikiem tego wychowania dzieci, tak jak to Kościół zawsze promował, że to rodzice wychowują dzieci i nawet jeżeli dzieci są posyłane do szkoły, powinny być te szkoły w duchu wartości chrześcijańskich, co oczywiście dzisiaj, no tak jak mówię, w publicznej edukacji jest praktycznie kompletnie niemożliwe. Zwłaszcza, że duży wpływ jest liberalnych ideologii, jakichś tęczowych edukatorów, wchodzą do szkoły. Nauczyciele też mają bardzo często takie poglądy. Dziecko, które jakby jest wychowywane przez tych nauczycieli od bardzo wczesnego wieku, tak naprawdę od 3 roku życia, bo w tym, powiedzmy, współczesnej propagandzie tak się to promuje, no to takie dziecko trudno, żeby miało wyrobiony światopogląd prawidłowy i na pewno będzie miało jakieś zalążki tej ideologii lewackiej gdzieś. To jest niemożliwe nie tylko dlatego, że jakby program jest bardzo często lewacki, że dlatego, że nauczyciele są bardzo często lewacy, ale dlatego, że ta propaganda sączy się do najgłębszej takiej części podświadomości, że dziecko nie tyle, że przyniesie jakąś informację do domu, która jest lewacka i zideologizowana i rodzice wytłumaczą, że tak nie jest. To jest tak, że szkoła po prostu sączy w to dziecko niekatolicki sposób myślenia i liberalny sposób myślenia i to jest najgorsze. No tak, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że nauczyciel powie w szkole, patrz, masz w to wierzyć, tylko najgorsze jest to, że wszystko, co oni tam będą mówić, będzie już prowadzone takim duchem tego liberalizmu. Dziecko, pamiętać trzeba, że kształtuje... Dziecko będzie się od początku uczyć tego, że każdy może mieć własne zdanie, każdy tak. Może mówić, co chce, że nie ma czegoś takiego, że jest jedna obiektywna prawda, do której staramy się wszyscy dążyć. Zasadniczo w ogóle nauczyciele rzadko wspominają o tym, jaki jest cel tak naprawdę edukacji, idąc dalej, bo bardzo często wkłada się dziecku do głowy, że masz się uczyć po to, żeby mieć pracę. Tak. A i dziecko też później jest wyścig szczurów, oceny, tak. A to w ogóle nie ma potem nic wspólnego z... błaganie rodziców o to, żeby moje dziecko miało lepszą ocenę, bo wtedy będzie miało lepszą pracę. Tak dalej. Pamiętajmy, że edukacja nie służy temu, żeby dziecko miało pracę.
w ogóle myślenie na zasadzie muszę robić tak, żeby mi było jak najlepiej, które jest wtłaczane w sumie w tych szkołach publicznych od małego, ale nie tylko w szkołach publicznych. Rodzice też mają taką mentalność w dzisiejszych czasach bardzo często, co jest błędem dużym. Pamiętajmy, że edukacja ma służyć temu, żeby nasz naród się rozwijał. Na studia mają iść osoby, które mają tworzyć elitę. Po to, żeby rozwijać naukę, po to, żeby podnosić poziom naszego narodu, a nie po to, żeby dla siebie mieć jak najwięcej. Tak jak dzisiaj się to wszystko promuje, że wszystko ja muszę być najważniejszy. Tak, temu pomaga bardzo niestety taka okropnie liberalna narracja, która mówi bardzo dużo o samorealizacji, potrzebie samorealizacji, tego, żeby jakieś tam rozwijać swoje zainteresowania, a no nie jest to katolickie. No, zdecydowanie. To jest jakby bardzo dalekie od katolicyzmu. To idzie w stronę tak naprawdę takiego w sumie prawie że żydowskiego podejścia do spraw. Żydowskiego, czyli na zasadzie to, co jest dobre jest to, co jest dobre dla Żyda, bo tak Żydzi rozumują, ortodoksyjni. I tak samo się wtłacza zasadniczo do głowy dzieciom. Dobre jest to, co dla ciebie będzie dobre. Tak, a katolickie myślenie, takie, które promowane, które było od samego początku w Kościele i które katolicy, polscy hierarchowie bardzo mocno promowali, pokazywali w swoich dziełach, tak, i w swoich kazaniach też bardzo często, to jest myślenie na sposób, dobre jest to, co jest dobre dla narodu, a nie to, co jest dobre dla ciebie. I to tak naprawdę jest myślenie, które musi być zakorzenione w głowie od początku, bo i wszystko powinno być generalnie na taki cel nastawione, na dobro narodu, a nie na nasze dobro osobiste. Tak, i więc jeżeli na przykład wykonujemy nawet najprostszą pracę, taki prozaiczny przykład, nie wiem, wykonywanie pracy typu, najprostsze jakieś pracy w jakimś nawet sklepie, tak? To praca w sklepie nie ma być po to, żeby miał lepiej mój szef i kosztem innych, tylko moja praca jest budowaniem gospodarstwa narodowego. Nawet najprostsza, nawet sprzątanie chodników i tak dalej. Czy każda praca ma służyć, i mentalność ludzka musi być taka, że praca służy budowaniu gospodarstwa narodowego, wspólnego, a nie korzyści mojej czy korzyści mojego szefa. A przeszkadza temu bardzo mocno też konsumpcjonizm, który jest nastawiony po prostu na coś, co jest tak naprawdę bezcelowe. Bo produkowanie różnych dóbr, jakichś dóbr materialnych czy usług po to, żeby po prostu one były i żeby prowadziły do jakiegoś bogactwa jednostek, to jest sprzeczne z tym, żeby jakby budować to, co faktycznie jest potrzebne każdemu, tak? Żeby produkować takie dobra, takie usługi, które są nam realnie potrzebne i realnie pomocne do tego, żeby cały naród nasz się rozwijał. No ale to jest temat troszeczkę na inną rozmowę, bo tu wchodzimy bardzo mocno w temat kapitalizmu, nie chcieliśmy w to wchodzić, ale wracając do tego trzonu, czyli do rodziny i wychowania dzieci i tak dalej, o którym chcemy mówić i za chwilę przejdziemy do tego ruchu Tradwave, dlaczego tak myślimy o nim, jak myślimy. Chodziło mi o to, że jakby wtłaczanie dzieci w pewnym wieku, bardzo młodym, bo trzeba pamiętać, że charakter i sposób myślenia dziecka to się kształtuje w bardzo wczesnym etapie, tak? To się dzieje do pewnego momentu. Czyli powiedzmy do tego okresu dojrzewania dziecko gdzieś tam zaczyna ukształtować swój charakter i swój sposób myślenia. Później w dalszym życiu już wszystko będzie oparte o to, co wykształtowało wcześniej. I to jest ten problem. Jak się wtłacza dzieci w bardzo młodym wieku do szkoły, która jeden nauczyciel może będzie miał prawidłowe wartości, ale drugi będzie mówił w bardzo liberalny sposób. A nie oszukujmy się, że większość będzie miała jednak te nieprawidłowe. I to taka zdecydowana większość na zasadzie 9-1. No. Bardziej takie proporcje tych niewłaściwych do właściwych sposobów myślenia będzie. Czyli zdecydowana większość będzie wtłaczała im złe wartości lub zły sposób myślenia nawet tylko, a który też jest zły albo nawet jeszcze gorszy niż samo wtłaczanie złych wartości, bo zmiana sposobu myślenia jest gorsza niż mówienie wprost jakichś złych rzeczy. Natomiast pamiętać trzeba, że te dzieci zostaną wtłoczone do miejsca, gdzie będzie po pierwsze mnóstwo różnych innych dzieci, które będą prawdopodobnie przesiąknięte już tym duchem konsumpcjonizmu, będą się nawzajem licytować, kto ma lepszy telefon, kto ma lepsze gry, kto oglądał, wiem, głupszy filmik na YouTubie, kto więcej TikToków wrzucił i takie rzeczy, jakichś durnych, bo i tak naprawdę dziecko wtłoczone do takiego towarzystwa i jeszcze przesiąknięte dodatkowo tym myśleniem ze strony nauczycieli, no bardzo trudno, żeby wykształciło w sobie prawdziwy taki charakter ducha chrześcijańskiego w sobie. Dlatego właśnie posyłanie dzieci do publicznej szkoły w dzisiejszych czasach to jest robienie im kolosalnej krzywdy w praktyce. Dlatego jakby do wszystkich rodzin też mówimy, katolickich, raczej starajcie się tego nie robić. Wiadomo, że czasami są sytuacje, gdzie nie ma wyjścia i tak dalej. To no warunki bardzo to utrudniają, tak, żeby można było normalnie wychować dzieci. Ale starajcie się robić tak, żeby wszystko było zorganizowane w waszych rodzinach. My też tak się staramy robić teraz. Żeby wszystko było zorganizowane w waszych rodzinach, tak żeby wasze dzieci, te, które macie teraz być może i te, które będziecie mieć w przyszłości, mogły się kształcić pod waszą kontrolą. Tak, żebyście mogli je wychować w duchu odpowiednich wartości, tak, żeby wyrosły na takich chrześcijan z krwi i kości, katolików z krwi i kości, takich jak zawsze w Polsce to miało miejsce. Żeby ograniczyć im ten wpływ
wszystkiego, co złe w wieku, kiedy właśnie będzie się kształtować ten cały kręgosłup moralny i żeby nie spotkały się z tym złem nieprzygotowane do tego, jak na nie reagować. Znaczy w pewnym sensie ze złem mogą się spotykać, bo zło będzie je spotykać w świecie. Tylko chodzi o to, żeby one wiedziały, że gdzieś jest ta kotwica, gdzie jest ten normalność, normalny świat, według którego one się kształcą, żeby też były przygotowane na konfrontację z tym złem w przyszłości, tak? No to właśnie chodzi. Pamiętajcie też, że edukacja publiczna w dzisiejszych czasach, edukacja publiczna na przykład przed wojną, to też są dwie różne rzeczy, dlatego nie poruszajcie tutaj tematu, że przed wojną też była przecież publiczna edukacja, bo przed wojną ta publiczna edukacja była w duchu tym narodowym, bardzo mocno pod wpływem idei właśnie Edmowskiego i rozumiejąca, że naród jest istotny i to się wpajało w szkołach, także to była zupełnie inna sytuacja. I też rozumiejąca, że katolicyzm jest częścią składową polskiego narodu. Że on jest nierozerwalnie złączony z polskim narodem. Więc tak czy siak przed wojną była zupełnie inna sytuacja niż teraz. Dzisiaj ta edukacja jest robiona na zasadzie całkowicie liberalnej, bez żadnych wartości, a najczęściej jeżeli ktoś ma jakieś wartości, to są to wartości negatywne. Bo mówi się, że neutralność to jest na przykład mówienie dzieciom, że jest nieograniczona tam, nie wiem, ileś tam płci, że sobie można ją wybrać, to jest wtedy neutralnie, jak się tak naucza. To jest oczywiście nieprawdą i to jest bzdura. I ten, kto tak mówi, to jest tak naprawdę zbrodniarzem na dzieciach. No bo trudno to inaczej nazwać. Bo taki człowiek robi po prostu krzywdę dzieciom. Ale to, że taki człowiek jest, to jest oburzające, ale my powinniśmy chronić nasze dzieci przed tymi ludźmi, przed ich wpływem, to jest ważne. Dlatego bardzo istotne jest, wracając do tematu, zachowywanie prawidłowych ról w rodzinie po to właśnie, nie po to, żeby jakiś tam teatrzyk odwalać, robić jakieś rzeczy, rekonstruować coś, co było w latach 50. w Ameryce, tylko po to, żeby realnie wzrastały nasze rodziny, tak jak powinny one wzrastać. Dlatego właśnie istotny jest podział ról w rodzinie. Nie dlatego, że chcemy coś odwzorować, żeby się dostosować do jakichś schematów. Tak, a bardzo często właśnie nawet katoliczki i też nawet tradycyjne chyba nie do końca to rozumieją, że wszystkie tak naprawdę wskazówki Kościoła co do tego, jak powinna wyglądać rodzina, czyli właśnie, że kobieta powinna być w domu, a mężczyzna powinien pracować, mają służyć bardzo ściśle określonym przez doktrynę celom. I to właśnie tym celem jest wychowanie dzieci. A bardzo często niestety taki tradycyjny wzorzec rodziny postrzega się jako taki uroczy obrazek, no, który chce się odwzorowywać z jakichś prywatnych pobudek. To o tym też wspominałam w jednym z filmików, które ostatnio wrzuciłam, jaki to był tytuł? Czy rodzina to biznes? I tam właśnie rodzina była przedstawiona, mówiłam tam o takiej publikacji sprzecznej z katolicyzmem, gdzie rodzinę przedstawiało się jako produkt, który trzeba jak najlepiej zareklamować po to, żeby ludzie chcieli go wybierać. No i to było przesiąknięte generalnie ta publikacja takim właśnie duchem liberalizmu, czyli na zasadzie, jakie ja będę miał korzyści z tego. Tak, to że było tak... zakładanie rodziny jest miłe, kobieta może być szczęśliwa, że wszystkim jest wtedy przyjemnie i jakby nie było zaznaczonych tych konkretnych, najważniejszych celów, czyli dobre wychowanie dzieci narodowo-katolickie. Tak. I bo te jakby wskazówki Kościoła co do ról w rodzinie i tak dalej, one nie są po to, żebyśmy my je wykonywali na ślepo, po to, że jesteśmy jakimiś aktorami w teatrze, którzy mają iść po scenariuszu, tylko wskazują nam na to, co zrobić, żeby nasza rodzina wzrastała prawidłowo. Czyli tak jak mówiliśmy, dzieci były wychowane w duchu chrześcijańskim, żeby to dawało pożytek naszemu narodowi, bo to jest kolejny cel jakby wychowania chrześcijańskiego. Budujemy gospodarstwo wspólne, narodowe. Bo naród jest jakby... Budowanie wspólnego gospodarstwa narodowego jest obiektywnym przykazaniem wynikającym z czwartego przykazania Bożego. Czyli kontynuował, bo naród, też doprecyzujmy, to nie jest społeczeństwo, które jest teraz. Oczywiście on jest częścią składową narodu, ale naród to jest cała sztafeta pokoleń, wspólnota. Czyli wszyscy Polacy, którzy żyli przed nami są narodem, wszyscy, którzy będą po nas również są narodem i ci, którzy żyją teraz też są narodem. Dlatego my nie możemy sobie robić tak, jak my chcemy, tylko musimy w oparciu o to, co nasi przodkowie tworzyli, i to te wartości, które dla nich były ważne, budować przyszłość dla przyszłych pokoleń Polaków. To jest naród. I to jest działanie w duchu wartości narodowych. Ja może tylko dodam, że to wynika też bezpośrednio z drugiego, z tych dwóch najważniejszych przykazań, które Pan Jezus powiedział, tak? Że najpierw powiedział, żeby miłować Pana Boga swego, a później powiedział, że najważniejsze jest, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Mhm. I na przykład w swoich kazaniach ksiądz Skarga pisał, użył takiego tłumaczenia, że mamy się miłować społecznie. I on nam bardzo mocno podkreślał, że właśnie z tego przekazania wynika to, że mamy działać na rzecz naszego narodu, żeby on miał jak najlepiej, tak? No i właśnie też jakbyśmy zajrzeli do księdza Skargi, czy jakiegokolwiek innego późniejszego księdza, na przykład, który się zajmował tematami społeczno-politycznymi w czasach I Rzeczypospolitej,
To, i później też pod zaborami i w sumie w drugiej Rzeczypospolitej to już w ogóle. Tak naprawdę wszystkie przed soborem tak, wszyscy katolicy myśliciele. Polscy katolicy tak. myśliciele, bo też pamiętaj, że polski katolicyzm jest też specyficznie polski, bo katolicyzm kultywuje tradycje narodowe, to jest też istotne, że to nie jest jakiś tam ruch międzynarodowy, który nie ma swojej kultury. Polscy katolicy mają swoją kulturę. Swój własny sposób wyrażania też wiary, swój własny sposób śpiewania i tak dalej. To się wykształciło po prostu jakby w ciągu właśnie wieków w odpowiedzi na różne problemy, które akurat u nas powstawały i w taki sposób trzeba było na nie odpowiedzieć, a nie w inny. I właśnie chodzi o to, że to jest temat na w ogóle inny odcinek i naprawdę wiele odcinków, że katolicyzm to nie jest coś, co we Francji było takie samo jak w Polsce i takie samo było w Brazylii i gdzieś tam w Meksyku. I w Ameryce, tylko każdy naród wykształcał w pewien sposób swój sposób myślenia katolickiego, bo każdy naród ma inną sytuację tutaj na ziemi. A trzeba pamiętać, że religia ma nam też pomagać w życiu doczesnym, w wzrastaniu do świętości, tak? A jakby te sytuacje są różne. Ale wracając do tego, tutaj jakby ci wszyscy myśliciele katolicy, księża, czy ksiądz Skarga, czy późniejsi księża, zawsze podkreślali to, że prywatne korzyści nie są istotne. Istotne jest to, co z naszej pracy wynosi cały naród. To było od zawsze oczywiste. To było po prostu coś, co się przewijało po prostu we wszystkich publicystycznych, we wszystkich dziełach generalnie tych właśnie katolickich myślicieli, co teraz po prostu tak odeszło, że to jest dla mnie niepojęte, jak po prostu nikt nie podejmuje tego tematu ze współczesnych katolickich myślicieli. No głównie to się dzieje dlatego, że nie podejmuje się dlatego, że taki liberalny sposób myślenia zawładnął katolicyzmem. Dlaczego? Dlatego, że działacze prawicowi, bo to prawica polska jakby tutaj dominuje w narracji społeczno-katolickiej, czyli w tej, powiedzmy, katolicyzmie w przestrzeni publicznej, politycznej, to prawica ta aktualna, która jest bardzo przeciągnięta amerykańskim liberalizmem i takim, powiedzmy, troszeczkę też angielskim, anglosaskim, wynikającym z protestanckiego myślenia i anglikańskiego, dlatego że osoby, które działały w czasach komuny, nienawidziły tak bardzo komuny, że w Zachodzie upatrywały nadziei na zbawienie świata i czerpały wzorce z zachodniej prawicy. I te nasze idee, powiedzmy, narodowe, przedwojenne całkowicie zostały zapomniane na rzecz na przykład powtarzania, nie wiem, taczeryzmu, jakichś tam liberałów wywodzących się wprost z myślenia takiego protestanckiego, bardzo liberalnego. Pamiętać, że też są różni protestanci, mają różne poglądy polityczne. Natomiast ta polska prawica czerpie najczęściej z tych najgorszych protestantów, najbardziej liberalnych. I wiadomo, za czyim pośrednictwem to się dzieje. Nie będę wymieniał nazwiska, ale polityk, który jest znany z tego, że ja go nie lubię, najbardziej chyba spośród polskich polityków, na pewno wiecie, o kogo chodzi. No niestety... Wśród naszych widzów znany tak. Z tego, nie z Polski. No tak, no wiadomo. Natomiast znany też wśród polskiej prawicy jako taka wyrocznia prawicowości, że im bardziej wolnościowe, tym bardziej prawicowe, takiego durnego myślenia, głupiego, to jest człowiek, który właśnie takie myślenie do Polski przyprowadził i cała polska prawica jest tym nasiąknięta. Z tym trzeba walczyć. Ale odejdźmy od tego, bo to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Natomiast pamiętajmy, że myśl polska katolicka zawsze była społeczna. I jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak polscy działacze katoliccy, czy polscy publicyści katolicy, czy księża katolicy zajmujący się sprawami społecznymi myśleli, zajrzyjcie sobie do księdza Skargi, zajrzyjcie sobie do... Księdza Kalinki. Tak, który pisał o właśnie Konstytucji 3 maja i Sejmie czteroletnim. Tak, bardzo wartościowa lektura. Historyk. Żebyście też zobaczyli, jaki był pogląd katolików na Konstytucję 3 maja. Faktycznie, co też jest tematem osobnym do omówienia. Też zajrzyjcie sobie do polskich przedwojennych działaczy narodowych. Wiem, że część osób mówi, nie ufa, powiedzmy, działaczom narodowym. Nie wiem czemu, bo ta idea jakby w całości jest oparta na katolicyzmie, zwłaszcza narodowy radykalizm. Ale jeżeli chcecie tylko przedstawicieli Kościoła, spójrzcie sobie, co pisali przedwojenni księża, co pisał przedwojenny episkopat. Przeczytajcie sobie listę episkopatu na temat właśnie wzorów społecznych w Polsce. Bardzo dużo na ten temat pisali. Tak naprawdę żadnej różnicy między tym, co pisali hierarchowie kościelni, a tym, co pisali działacze nacjonalistyczni przedwojenni, nie znajdziecie żadnej różnicy. No w praktyce tak. Sposób myślenia był taki sam. Tak, bo to był właśnie duch polskiego katolicyzmu. To jest to, co trzeba dzisiaj przywracać. Dlatego właśnie nie słuchajcie tych bzdur, które powielają jacyś prawicowi celebryci, którzy czerpią z obcych wzorców. Mam doskonałe polskie katolickie wzorce na nasz grunt idealne. I to jest właśnie główny błąd w ogóle tych naszych katolickich wszystkich różnych influencerów, że oni się do tego nie odnoszą. To jest gigantyczny, kolosalny błąd, bo nie wprowadzają tego, co my utraciliśmy, a co było naszym największym skarbem. Na czym tak naprawdę został zbudowany nasz naród i nasz polski kościół. No niestety i to jest właśnie bolączka naszego katolicyzmu dzisiaj, że my straciliśmy swoje korzenie i my próbujemy odtwarzać wzorce z zachodu, nawet katolickie, nawet śpiew na mszach trydenckich jest bardzo często tak wzorowany na zachodnim, tak? Niestety. A trzeba pamiętać, że nasz katolicyzm miał się bardzo dobrze do momentu, kiedy nie przyszedł sobór
i później nie potrafiliśmy próbować powracać do tego, co było faktycznie u nas przed soborem, tak? To jest też problem. No. Natomiast to jest też temat zupełnie na inną rozmowę. Wracając do tego meritum, czyli do tego ruchu Tradwave, bo jeszcze mówiliśmy sobie cały jakby sposób nasz myślenia na różne tematy, po to, żebyście zrozumieli teraz, co myślimy o tym ruchu. Pamiętajmy, że ruch Tradwave to jest ruch amerykański, propagandowy, też propagandowy. To się wywodzi z myślenia takiego propagandowego, jak w amerykańskim te obrazki były pokazywane w latach 50., o których mówiliśmy wcześniej. Który osadza się na tych zasadach, które są podobne do katolickich, tak, ale zwłaszcza wizualnie. Dogłębnie, tak, ale dogłębnie nie ma tego samego fundamentu, który ma nasz katolicki sposób myślenia na temat rodziny. Tak, bo tam po pierwsze to było osadzone na amerykańskim gruncie kapitalistycznym. Pamiętajmy, że to było takie, powiedzmy, pokazanie, tata mocno ciężko pracuje w kapitalizmie, wiadomo, jak to w kapitalizmie, dużo pracy, mało efektów z tego. Mama musi mu pomóc w tych realiach kapitalistycznych, no, i tak dalej. To się wywodzi z tego, bo takie tam były realia. I to się nie wywodzi też z katolickiego myślenia, że ta praca i to wychowanie w rodzinie jest po to, żeby budować gospodarstwo narodowe, tak jak to w polskim katolicyzmie, kapitalizmu polskiego nie ma. W polskim katolicyzmie było zawsze to rozumiane i pamiętajmy, że w katolickim myśleniu... Nie mogę się doczekać, aż zbliżysz mnie na robię, jak robię. Zrobię to. Pamiętajmy, że w katolickim polskim myśleniu zawsze wszystko ma być zogniskowane na budowę gospodarstwa narodowego. I jest to w katolicyzmie jest tak, że zewnętrzne rzeczy zawsze mają swoją wewnętrzną treść. To nie jest po to, żeby odgrywać teatrzyk, tak jak na obrazkach z lat 50., tylko to ten tradycyjny podział ról służy konkretnej treści. No. I to jest najważniejsze. I to jest tak naprawdę w każdym możliwym przypadku, jak patrzymy na te różne właśnie tradycyjne obrzędy, czy też tradycyjne jakieś zwyczaje, to zawsze znajdziemy tę treść w tym, tak? Ja nie noszę spódnic dlatego, że mi się podoba to estetycznie, tylko ja noszę spódnicę dlatego, że noszenie spodni wynika z feminizmu. Na mszach wszystkie obrzędy też nie są jakimiś tam pustymi znakami, tylko mają swoją głęboką symbolikę i bardzo głębokie znaczenie. Ksiądz nie rusza ręką po to, żeby ruszyć ręką, tylko rusza ręką, bo to coś konkretnego znaczy. Przepisy są po to, żeby to znaczenie w zewnętrznych znakach było zachowane, tak? Kobiety one nie zakrywają głowy po to, żeby... Żeby zachować przepis, tak? Tylko i wyłącznie. Tylko to też ma za sobą idącą treść, co jest też tematem na osobną opowieść, tak? Osobny odcinek. Natomiast pamiętajmy, że w katolicyzmie to nie działa tak, że my mamy robić teatrzyk z życia i odtwarzać jakieś tam role z czyjejś tam propagandy, zwłaszcza obcej, nie kulturowo nam odległej i zupełnie wynikającej z innego myślenia protestanckiego i kapitalistycznego. My mamy co do treści tworzyć to, co katolicy zawsze robili, a forma ma być tylko pomocą w treści. A teraz jeszcze dosyć istotna sprawa, bo co nam przeszkadza w tym, żeby właśnie ten tradycyjny sposób funkcjonowania rodziny postrzegać tak, jak należy, czyli właśnie co do treści, a nie co do formy. Przeszkadza nam to, że bardzo często niestety te sprawy rodzinne są podejmowane przez kobiety, tradycyjne katoliczki. I nie tylko tradycyjne, i zwykłe katoliczki też. Katoliczki chodzą na nową mszę w przestrzeni publicznej. A kobiety mają to do siebie, że bardzo często skupiają się niestety za bardzo na formie, a nie na treści. Co jest naturalne, bo kobieta ma naturalną wrażliwość do tego, co jest na zewnątrz. Kobiety bardzo lubią oglądać ładne rzeczy, tak? Kobiety bardzo lubią się emocjonować jakimiś ładnymi obrazkami. Kobiety bardzo lubią wszystko to, co jest zewnętrznie przyjemne i dobrze, bo niektóre rzeczy, które są zewnętrzne, przyjemne, powinny pobudzać w nas takie dobre uczucia, tak? Mhm. Ale nie możemy się na tym zatrzymywać. I nie możemy roztkliwiać się nad obrazem katolickim rodziny i mówić, jaki on jest piękny i wspaniały, bo to do niczego nie prowadzi i nie takie jest jego znaczenie. To, że taki obraz rodziny budzi w nas takie uczucia, które są dobre, to dobrze, bo to znaczy, że nasza reakcja jest prawidłowa. Ale my nie możemy na tym poprzestawać. A tak się bardzo często dzieje. I kobiety właśnie bardzo często na różnych jakichś tam mediach społecznościowych mówią o tym, jak kobieta może być szczęśliwa, jak bardzo może pomagać pięknie mężowi, jak dobrze wychowuje... Znaczy dobra, jak dobrze wychowuje dzieci, to jeszcze co innego, ale tak emocjonuje się nad tym, tak roztkliwia się nad tym, cieszy się z tego, jaka jest ważna rola matki i tak dalej, nie? I to po prostu narracja jest tak emocjonalna, że ona nie ma szans przebić się do tego, co jest najistotniejsze w tej sprawie. A najistotniejsze jest właśnie to, co powiedzieliśmy, czyli ta treść, a nie forma. Czyli wychowanie dzieci dla narodu. Jeśli wszystko nie osadza się na tym, to wtedy jesteśmy bardzo daleko od tego, co nauczał Kościół. Bo to jest główny
jakby główny, to jest meritum generalnie rodziny, istnienia rodziny. Co zresztą wynika z bezpośrednio już z nauki Kościoła, bo i Kościół naucza, że małżeństwo jest po to, żeby była prokreacja, żeby zrodzić dzieci i je wychować. W dobry sposób. Tak. I jakby to myślę, że to jest dobre zwieńczenie tego tematu. Pamiętajmy, że chodzi o cel. Cel ostateczny to jest oczywiście chwała Boża. Poprzez dążenie do tego celu my osiągamy zbawienie. A tak jest hierarchia rozumienia katolickiego. Najpierw chwała Boża, potem nasze zbawienie. A drogą do naszego zbawienia jest droga naszego powołania. Jeżeli to jest powołanie rodzinne, to ono polega na tym, że rodzimy i wychowujemy w odpowiedni sposób dzieci i z tego jesteśmy rozliczani. To jest treścią tego, co musimy wykonywać. A te role, tak jak powiedziałaś, te role mają nas tylko, takie powiedzmy tradycyjne role, mają tylko nam pomagać w tym. No to tak. Nie jest cel ostateczny. Cel ostateczny to jest chwała Boża, nasze zbawienie przez drogę rodziny. Jeszcze jedna ważna rzecz. Taki sposób postrzegania funkcjonowania rodziny, jako właśnie odtwarzanie czegoś z przeszłości, powoduje, że nieraz kobiety też bywają niestety uciszone. Dlatego, że kobiety starają się żyć wewnątrz rodziny, a nie rozumieją tego, że niestety na dzisiejsze czasy aktywność kobiet też jest potrzebna. Bo tak, wiesz o co mi chodzi? Tak, tak. Nawet jak im takie... się często to nie podoba, bo to się kojarzy z feminizmem, że kobiety tak. Ja też nie chciałabym się udzielać w przestrzeni publicznej. Wolałabym siedzieć sobie w domu, sprzątać, gotować i tak dalej. Ale czasy są jakie są i trzeba po prostu, no, się odzywać. Dopóki feministki mają głos, to niestety katolickie kobiety też muszą mieć ten głos. Katolickie kobiety muszą dawać świadectwo, muszą mówić jak jest. A niekoniecznie musimy robić teatrzyk, żeby zamknąć się w getcie jakiś tam, nie wiem, rekonstruktorów z tak. czasów, nie wiem, XIX wieku czy czegoś. Zupełnie nie. My musimy iść do tego świata, jaki jest teraz i go przekształcić tak, żeby był Chrystusowy. Tak. Bo trzeba pamiętać, że kiedy kobieta, która chce funkcjonować w tradycyjnej rodzinie, to ona nie wychodzi do świata, do przestrzeni publicznej po to, żeby zaprzeczyć swojemu prawidłowemu powołaniu, tylko wychodzi właśnie po to, żeby jak najwięcej przekształcić ten współczesny świat na to, żeby jak najwięcej kobiet mogło podjąć te prawidłowe powołanie, tak? My chcemy dążyć do tego, żeby właśnie kobiety mogły normalnie wychowywać dzieci, tak jak zawsze to funkcjonowało na świecie. My nie chcemy robić jakiegoś przewrotu, jakiejś rewolucji. To się nawet nie da zrobić, tak? Bo to jest nierealne. Tak nawet myśląc ogólnie jest to nierealne. Natomiast pamiętajmy, że tutaj jakby takie myślenie właśnie, że to jest rekonstrukcja i tak dalej, powoduje to, że zapominamy, co jest tak naprawdę celem katolicyzmu, takiego polskiego, specyficznie polskiego katolicyzmu, a tym celem jest zawsze to, żeby przekształcać nasz naród, żeby pracować na nasz naród. Dlatego też kobiety działające w przestrzeni publicznej nie robią tego po to, że im się to podoba i tak się realizują. Może tak być, nie neguję, natomiast najważniejszym celem zawsze musi być to, żeby kształtować nasz naród. Tak. Zawsze też jakby i tak samo realizacja i swoich zainteresowań i czegokolwiek, zawsze to jest cel podrzędny, a nadrzędny to jest właśnie to działanie na dobro wspólne. Tak. I realizacja siebie nie jest nigdy celem samym sobie, tak? Tak. Może być efektem ubocznym, ale celem zawsze jest dobro narodu, dobro naszych dzieci i dalej nasze zbawienie i chwała Boża, idąc tak. w górę hierarchii. Zresztą jak ktoś ma jakieś talenty, to nie chodzi o to, żeby ten talent miał jeden i sobie jakoś tam go ładnie rozwijał dla swojego samego rozwoju. Tak, swojego. Tylko chodzi o to właśnie, żeby pomnażał ten talent i żeby... Wzrastała, po pierwsze, znaczenie naszego narodu, na przykład jak ktoś ładnie maluje, no to mamy artystę, który jest znany wtedy, tak? Mamy artystę, który podnosi ludzkość na wyższy poziom, wyszedł z naszego narodu, więc nasz naród idzie do góry. Tak. Umiejętności trzeba wykorzystywać po to, żeby budować naród. Tak. A naród jest po to, żeby chwalić Pana Boga. I tak naprawdę pamiętajcie, ruch Tradwife to jest ruch obcy, to jest rzecz, która nie wychodzi z naszej tradycji, to jest taki zewnętrzny teatrzyk mimo, wykonywania pewnych ról. Mimo, że pozornie zachowuje jakieś tak. pewne tradycyjne zasady, to nie wynika on z tradycyjnego katolicyzmu. Tak. To jest rzecz, która została zaadaptowana przez współczesne tradycyjne katoliczki bardzo często, bo wydaje się atrakcyjne, to jest to, co mówiłaś, że kobiety skupiają się na tych zewnętrznych rzeczach, tym, jak jest pięknie i tak dalej. I często właśnie nie biorą pod uwagę tego, że to co do treści, ten ruch nie odpowiada na jakby potrzeby naszego narodu. On co do treści jest zaczerpnięty z daleka, z obcych wzorców i on właśnie skupia się na tym zewnętrznym elemencie rodziny, a my jako katolicy powinniśmy oczywiście
pewien zewnętrzny charakter rodziny zachowywać, ale on ma być wciąż służebny wobec tej najważniejszej treści, czyli wychowania dzieci, wzrastania naszego narodu, naszego zbawienia i chwały Bożej. To jest treść katolickiej rodziny, a nie wychowanie pewnych ról w teatrze. Tak, dokładnie. I dlatego ruch Tradwife odrzucamy, spróbujmy sobie swój specyficznie polski katolicki ruch i myślę, że będziemy do tego dążyć, żeby coś takiego propagować w przyszłości. Tak. I ja też jeszcze tak to swoją drogą, że widziałam na przykład na Instagramie, jak niektóre kobiety podpisują się Tradwife, ale jedna osoba widziałam, jak się podpisywała parę razy Matka Polka, co znacznie bardziej mi się podoba, bo jest już jakby samo to już jest sformułowanie zakorzenione w naszym jest już tak, już jest myśleniu. Znacznie bardziej polskie i katolickie niż Tradwife. Tak. Tak. No i to chyba tyle na dzisiaj, tak? Jeżeli chodzi o to. Możliwe, że ten temat jeszcze gdzieś tam kiedyś rozwiniemy w różnych innych formach, ale myślę, że w tym odcinku to byłoby tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to pamiętajcie, łapka w górę. I tym wszystkim, co mówiliśmy na początku, nie będę powtarzał. Zachęcamy do komentowania. Tak, piszcie komentarze. Jak ktoś dotrwał do końca, to napiszcie w komentarzu Matka Polka. Żebyśmy wiedzieli, ile osób obejrzało do końca. I do następnego odcinka. Czołem. Cześć. Mam nadzieję, że się nagrywało.